W 2013 roku zajęliśmy się sprawą, która zbulwersowała mieszkańców Zakopanego. W samym centrum wycięto ponad 80 sztuk starodrzewu, aby wybudować tam sklep wielkopowierzchniowy. Sprawa ta odbiła się szerokim echem w prasie i skarga taka trafiła też do NIK-u. Postanowiliśmy się bliżej przyjrzeć, jak wygląda ochrona drzew w procesach inwestycyjnych i czy przypadkiem drzewa nie przegrywają najczęściej z zamiarami inwestorów. Wyniki kontroli potwierdziły nasze najgorsze przypuszczenia. Zbadaliśmy 5 województw i na ich terenie ponad 200 inwestycji, w ramach których inwestorzy zwrócili się z wnioskiem o zezwolenie na wycięcie ponad 25 tysięcy drzew. Uzyskali takie zezwolenia i wycięli ponad 24 tysiące drzew. W tych prowadzonych postępowaniach urzędnicy nie rozważali nawet innej możliwości rozwiązań, na przykład przesadzenia drzew, albo takiego posadowienia inwestycji, aby ocalić rosnące tam drzewa. Zezwolenie na wycięcie drzewa wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty. Opłata ta jednak może być odroczona pod warunkiem posadzenia nowego drzewa przez wnioskodawcę. Posadzenia drzewa w nowym miejscu, drzewa, które ma zrekompensować drzewo wycięte. Nazywa się to kompensacją przyrodniczą i byłby to instrument skuteczny, gdyby należycie kontrolowane było jego realizacja, jego wykonanie. Kontrola pokazała, że urzędnicy nie tylko często w ogóle nie kontrolują wykonania tego obowiązku, ale kiedy przeprowadzają kontrolę, to robią to bardzo pobieżnie. Tymczasem sadzonki, które są tutaj podstawą tych nasadzeń zastępczych, są często słabe, są niskiej jakości i nie gwarantują przeżywalności drzewa w dłuższym okresie. Kontrola pokazała, że ochrona drzew ma niską rangę tak w procesach budowlanych, w procesach inwestycyjnych, jak i nawet w procesie planowania i zagospodarowania przestrzennego. Niestety niska jest również świadomość, jak cenne są drzewa dla normalnego, zdrowego życia w miastach, świadomość zarówno urzędników, jak i świadomość wśród inwestorów. Naszym zdaniem konieczne są zmiany przepisów prawa. Szczególnie ważne jest wzmocnienie skuteczności kompensacji przyrodniczej, tego instrumentu, który ma zapewnić rekompensatę poprzez posadzenie nowych drzew w miejsce drzew wyciętych. Najlepszym nawet przepisom prawa towarzyszyć jednak musi świadomość. Świadomość urzędników, inwestorów, świadomość nas wszystkich, jak ważna jest zieleń, jak ważne są drzewa dla normalnego życia w miastach.